Teologia Polityczna zaprasza. Podcasty teologii politycznej powstają dzięki hojności naszych stałych darczyńców. Jeśli chcą Państwo usłyszeć więcej takich odcinków jak ten, serdecznie zapraszamy do wsparcia na stronie www.teologiapolityczna.pl, ukośnik podcasty. Dziękujemy za każdą z darowizn, które pozwalają nam kontynuować i rozwijać nasz projekt. Dziękujemy, że są Państwo z nami. Do usłyszenia. Witam Państwa, Marek Cichocki. Serdecznie zapraszam do wysłuchania podcastu na temat Kościuszki, insurekcji. Czego my dzisiaj, współcześni Polacy, możemy nauczyć się z tamtych wydarzeń? Chciałem przywitać Pana Jana Maciejowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I dziękuję pięknie za. To, że Pan się zgodził tutaj przyjść do redakcji Teologii Politycznej i porozmawiać o Kościuszce i o insurrekcji Kościuszkowskiej. Robimy taką serię rozmów na ten temat w związku z 230. rocznicą, oczywiście, insurrekcji. Pan Jan jest autorem świetnych e, tekstów i też teologia polityczna jest wydawcą e, książki e, Milczenie katedry. I teraz chyba jeszcze kolejnej książki. E, tak, która e, tak. Jak, jak się dowiedziałem pięć minut temu, jest już w druku kolejna książka, Już Pora. To, jest, to są dwa cykle opowiadań, czyli to już jest bardziej zwarta, zwarta forma. No, bardzo się cieszę. Przejdźmy jednak do, do naszego tematu, do kościuszki. Chociaż chciałbym zacząć tę rozmowę odchodząc trochę od samej insurrekcji. I to jest trochę wyjście naprzeciw pańskiej propozycji, żeby spojrzeć na insurrekcję z perspektywy innego wydarzenia, wcześniejszego wydarzenia, mianowicie Konfederacji Barskiej. Mhm. I ten pomysł bardzo mi się spodobał, no bo rzeczywiście, jeżeli. Dodamy sobie do naszej rozmowy to wcześniejsze wydarzenie, no to można odnieść wrażenie, że uzyskujemy taki wyraźny kontrapunkt, taką wyraźną różnicę, która mówi nam coś istotnego w ogóle o meandrach politycznej polskiej tradycji przez wieki. Tradycjonalizmu, republikanizmu z jednej strony, a z drugiej strony nowoczesności. No bo to taki jest zwykle argument, który mówi, że insurrekcja kościuszkowska jest tym fundamentem powstania nowoczesnego polskiego narodu. Jednocześnie no to powstanie narodu nowoczesnego jest też symbolem końca. Tego starego narodu mhm. polskiego, tego republikańskiego, um, narodu Rzeczpospolitej, um, coś istotnego y, zmienia. No rzeczywiście, czy tak można patrzeć na te dwa wydarzenia jako na takie antypody, takie dwa punkty y, zupełnie odmienne? Czy bar nie ma nic wspólnego z insurrekcją, a insurrekcja nie ma nic wspólnego z barem? Te punkty wspólne na pewno występują, ale wydaje mi się, że zanim je dostrzeżemy czy, czy, czy sobie rozrysujemy, warto zadać sobie pytanie, dlaczego to Insurrekcja Kościuszkowska występuje jako pierwsze wielkie powstanie narodowe. Dlaczego ona jest Dlaczego ona jest na początku, zgodnie z tym, że początek jest też w pewnym sensie uwrażnieniem istoty, prawda? arche. Mamy jakieś pierwsze wydarzenie, które jest jednocześnie wydarzeniem, wydarzeniem źródłowym, do którego potem odwołują się. Kolejne ponowienia tego, ponowienia tego wydarzenia. Czy, czyli skąd, z jakiego zestawu symboli, odniesień, postaci, mitów, na jakim rezerwuarze tych symboli był budowany polski ruch niepodległościowy, polski inserukcjonizm. No, no, no właśnie, i fakt, że zachowała się w naszej pamięci zbiorowej insurrekcja kościuszkowska, a nie zachowała się Konfederacja Barska, yy, moim, moim zdaniem jest bardzo znamienny. Ja codziennie prawie przychodzę pod Wawelem i tam widzę tego Kościuszkę, który na koniu jakby wita wszystkich wchodzących on, i on nie wita jak odwierny, on wita trochę jak, jak gospodarz, prawda? Zapraszam, yy, zapraszam tutaj do mnie. A z drugiej strony często z rodziną jeździmy do Landskorony i tam jest ten, te, te, te ruiny, ruiny jednej z ostatnich twierdz, w których się bronili, bronili konfederaci, konfederaci barscy. Bo Konfederacja Barska była wydarzeniem przednowoczesnym. Ona była wydarzeniem z porządku I Rzeczypospolitej, z porządku z porządku symbolicznego. Prawda? jednocześnie jest poddawana ogromnej krytyce historiografów. To jest ten słynne stwierdzenie Cata Konfederacja Barska zgubiła Polskę. On twierdzi, że to ona spowodowała pierwszy, ona spowodowała pierwszy rozbiór, a jakby tak trochę podrapać między słowami, czy nie tak mocno, to samo moglibyśmy de facto powiedzieć o, o insurrekcji kościuszkowskiej o trzecim rozbiorze. A to jest z kolei ta za Jasienicy, który twierdzi, że gdyby nie insurekcja, gdybyśmy doczekali do Pawła pierwszego i do śmierci Katarzyny II, to prawdopodobnie rozbiorów by... Prawdopodobnie trzeciego rozbioru by nie było i jakaś forma państwowości polskiej doczekałaby Napoleona i wchodzilibyśmy w tą epokę zupełnie od, 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 od zupełnie innej strony. I wydaje mi się, że insurrekcja kościuszkowska jest. Jest mitem trwałym, dlatego, że ona jest pierwszym wydarzeniem polskiej, pierwszym wydarzeniem polskiej nowoczesności. Prawda? Kościuszko jest kimś takim, z jednej strony trochę kseroinsurrekcjonistą, bo jest mit Polaka, któremu udało się na Zachodzie, który odniósł, jest, jest, jest bohaterem Stanów Zjednoczonych, jakby tutaj wraca na, na fali tej popularności, czy tego też sukcesu, wymiernego sukcesu politycznego, jakim była niepodległość. A Konfederacja Barska jest, jest wydarzeniem, które toczyło się w innych założeń światopoglądowych. Zupełnie yy, była kontrrewolucyjna. W tym sensie miała więcej wspólnego z Wandeą niż z rewolucją francuską. Ale to nie chodziło chyba tylko o to, że yy, Konfederacja Barska była ruchem nie tylko politycznym, ale religijnym. I mhm. że ta relacja między polityką a religią była tutaj bardzo silna, ale też o to, że sama funkcja Konfederacji wynikała wprost z przednowoczesnego ustroju politycznego I Rzeczpospolitej. Zresztą Russo się tym bardzo mhm. interesował, to było dla niego intrygujące, jak on pisał ten swój tekst na temat ustroju Rzeczpospolitej. To tam widać bardzo wyraźnie, że ta rola Konfederacji go bardzo ciekawiła. Mm -hmm. Nurtowała go. Co to właściwie takiego jest, ten wewnętrzny mechanizm Rzeczpospolitej, takiego. E, takiego buntu, takiego rodzaju wojny domowej, który nie jest wojną domową, e, reperowania się ustroju poprzez e, takie wewnętrzne, właśnie zderzenie, mm -hmm. jakimi, e, jak, jakim była każda konfederacja. Zresztą no, wiemy, że w historii, te wewnętrzne konfederacyjne zdarzenia też mogły czynić spore spustoszenie. One nie tylko na naprawiały, ale również dzieliły. No ale one gdzieś tam chyba wyrastały z takiej klasycznej, jeszcze być może greckiej filozofii politycznej tego stazis, który jest takim ciągłym łączeniem i rozdzielaniem się i mm -hmm. te konfederacje pełniły rodzaj takiego wentyla, który pozwalał się zrealizować i temu dzieleniu, i temu łączeniu yy, 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 w tym sensie Konfederacja była jeszcze jakby z zupełnie innego porządku niż insurekcja, która no, jednak odnosiła się do modelu nowoczesnej rewolucji, no, mhm. na przykład rewolucji y, francuskiej. Tak, i była też sposobem unarodowienia mas, który był z kolei bardzo tradycyjny, bo chłopi stawali się członkami narodu politycznego przez to, że podejmowali walkę, prawda? Przez kosy postawi Przecież kosa postawiona na sztorc jest dokładnie symbolem tego. Prawda? Przechodzimy z pola do, przechodzimy z pola na, na, pole wal na pole walki, mimo tego, że w bardzo popularnym dzisiaj nurcie. Historii, historii ludowej to, to mogło być dość niepopularne, bo Kościuszko wykorzystywał chłopów jako, jako mięso armatnie. Prawda? On wiedział, że tak działa nowoczesne, nowoczesne ówcze, ówczesne pole walki, że po prostu po, potrzebna jest masa, która przyjmie na siebie ten, ten impet uderzenia. Ale ja bym chciał powiedzieć coś innego. Znaczy, wbrew, wbrew temu, co się często myśli, uważam, że Konfederacja Polska przetrwała, ale jako mit mas. Natomiast insurekcja Kościuszkowska jest mitem elit. Jest mitem oświeceniowych elit, jest mitem postępowych elit. A Bar, może o tym będziemy już rozmawiali w kolejnej części, uważam, że przetrwał, ale podskórnie i że funkcjonuje dużo, dużo szerzej w naszej kulturze niż insurekcja kościuszkowska. A to ciekawa teza, bo ktoś by mógł powiedzieć, że przecież Konfederacja raczej była ruchem szlacheckim. To był rodzaj rewolucji szlacheckiej. No właśnie. A nie, no czyli można powiedzieć, że właśnie raczej owych elit. Podczas gdy, no, tak jak mówiliśmy wcześniej, insurekcja... Była zbudowana jednak na takim modelu uspołecznienia. Mhm. No, można oczywiście różnie tłumaczyć cele tego uspołecznienia, o co, o co tak naprawdę chodziło, i to, tak jak pan powiedział, miało też z całą pewnością swoje znaczenie militarne na przykład, nie tylko społeczne. Mhm. No ale jednak tutaj można powiedzieć, że to. Konfederacja barska reprezentowała pewien elitarny punkt widzenia na, na, na naród, a, a insurrekcja była próbą umasowienia, uspołecznienia mhm. narodu polskiego. Tak, ale ja, ja mówię teraz nie o tym, jak, jak działały te dwa wydarzenia w momencie, w momencie, w którym się działy, tylko jak one zostały zapamiętane i jak one funkcjonowały w kulturze. Mickiewicz w jednym z wykładów paryskich stwierdził, że proroctwo księdza Marka, który stało u początku Konfederacji Barskiej, było aktem założycielskim nowoczesnej, nowoczesnej literatury polskiej. I ja sobie spróbowałem bardzo dosłownie wziąć, wziąć to sformułowanie i chciałbym panu profesorowi zaproponować taką tezę, że wcieleniem idei baru, ale też wcieleniem Konfederacji Barskiej jako wydarzenia historycznego, wcieleniem literackim jest trylogia. Jest trylogia Sienkiewiczowska. Po pierwsze, jako dzieło literackie, które uruchamia dokładnie ten zespół symboli. Bynajmniej nie kościuszkowski, bynajmniej oświeceniowy, ale jak najbardziej przednowoczesny, republikański, katolicki yy, yy, i, też, i też w tym znaczeniu yy, w, tym, w, w tym znaczeniu powszechny i jednocześnie, yy, jednocześnie polski. Naw, nawet jak popatrzymy na wydarzenia, prawda, pojawiają się te same twierdze. Bar, obrona częstochowy, prawda, heroiczna, heroiczna yy, obrona częstochowy, bunty chłopskie na Ukrainie, koliszczyzna, rzeź Humania, to wszystko, to wszystko mogłoby się dziać ogniem mieczem, ale to, co jest podstawowym i fundamentalnym yy, as, aspektem tej, tej tezy, jest, yy, jest jednak druga część trylogii, czyli potop. Z, z, zobaczmy, że w trylogii Sienkiewiczowskiej bar jest wolny od swoich błędów. Co jest największym zarzutem wobec Kmicica? Co sprawia, że Olenka nie jak się o tym dowiedzie? Nie jak nie? on tam rzezał chłopów, czy tam krótką rozkosz dawał się korkom, jak, jak śpiewał Kaszpanski, tylko fakt, że on chciał porwać króla. Jakby, I to się okazuje, że to jest fałszywe oskarżenie polskiego szlachcica. Być może największy błąd konfederatów barskich, który przyczynił się do upadku y, ostatecznego konfederacji, ale też jej u, u, upadku takiego y, w, opinii, w, w, w opinii publicznej, prawda? Y, było, była próba porwania Stanisława Augusta y, poniatowskiego. I też w tym sensie, y, 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 i, i, zobaczmy, że to trylogia, że to trylogia Sienkiewiczowska unarodowiła polskich, polskich chłopów, prawda? Mamy te wszystkie, bardzo ciekawie to jest opisane w Odwiecznym Narodzie Michała Łuczewskiego, w tych jego badaniach socjologicznych, jak, jak polska wieś na przełomie XIX i XX wieku przeżywała, przeżywała trylogię, prawda? Ludzie, którzy klękają i modlą się po śmierci, po śmierci pana Podbipięte, którzy zamawiają msze w intencji nawrócenia Andrzeja Kmicica itd., 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 Jakby, i tak dalej, i tak dalej. Bo to było, jest wpisane tak, jest wspomnienie jednego z tych chłopów, który mówi, że on jak czyta trylogię, to tak jakby, to tak jakby głodnemu otworzyć nagle piwnicę, w której jest pełno, pełno, pełno pysznych potraw, prawda? czy pełno jakby dobrego, dobrego wina. W tym sensie, tak moim zdaniem, się tworzy tożsamość przez napięcie między tym, co jest, a tym czego, tym, czego byśmy pragnęli. To skoro pan wspomniał o tym zarzucie y, królobójstwa, który to zarzut y, trochę zniszczył reputację konfederatom, przynajmniej części z nich, na przykład y, Kazimierz Puławski, y, można powiedzieć, żył później z takim stygmatem mm -hmm. y, kogoś, kto. Gotów był się przyczynić do, do tego, by zamachnąć się na, 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 na króla. Co jednak no, sprzeczne było z tym takim tradycjonalistycznym, mm -hmm. religijnym kontekstem Konfederacji, Konfederacji Barskiej. Zaburzało w każdym razie w dość poważny sposób ten kontekst tradycyjny. Że, że wózki potem, mam wrażenie, w XIX wieku próbował Trochę ten problem wybilić w Pamiątkach Soplicy. Tam jest taki rozdział, który zawsze mnie wzrusza, o tym, kiedy mowa jest o tym, jak to ten monarcha był dobry i łaskawy, i jak to właśnie wszyscy go kochali. Czy jakby próba była takiego troszkę wybielenia tego zarzutu pod adresem niektórych. Konfederatów. No ale jak powiedziałam, w przypadku Pułaskiego, no to no właśnie nie wiadomo, jakby to było, z, kiedy on by wrócił. Jakby się potoczyły jego dalsze losy, gdyby on nie zginął w Ameryce i gdyby wrócił tak, jak wrócił Kościuszko, który zresztą, no można powiedzieć, stanął przed. Podobnym dylematem podczas insurrekcji Kościuszkowskiej, bo ta tradycja, no właśnie, czy związana z Konfederacją Barską, czy tylko taka jakby jej produkt poboczny, jakim była myśl o tym, że jednak dla odnowienia, prawdziwego odnowienia narodu, czy obrony narodu trzeba z tym królem skończyć. skończyć. No on też przed. Tym problemem stanął, tak? mm -hmm. i on y, wcale tutaj tak chętny jak płaski y, nie był. On raczej można przynajmniej odnieść takie wrażenie, był y, tym, który raczej hamował y, zapędy w tym kierunku. Tak, y, może to też jest kwestia tego, jaki to był król, prawda? Bo y, to, często y, świ świadkowie historii y, to chyba u Jędrzeje Kitowicza się y, pojawia pojawia taka fraza, że y, to, to był najlepszy okres panowania Stanisława Augusta, prawda? kiedy on de facto został zdetronizowany i nie rządził, tylko panował. Prawda? I wtedy jakby sprawował się, sprawował się bardzo dobrze, yy, bardzo grzecznie. Wydaje, wydaje mi się, że to jest akurat dość pozytywna, pozytywny element tego mitu Kościuszki, bo to jest taki mit jakby to powiedzieć yy, obłaskawiania czy cywilizowania tych, tych prądów zachodnich, prawda? Tego, ferworu, tego ferworu rewolucyjnego. Mit, który się objawia w różnych... W różnych postaciach, m.in. w tym zawołaniu insurrekcji, wolność, całość, niepodległość, prawda? Jakby i, I proszę zauważyć, że ten, ten, ten jego pomysł, tej figury namiestnika, czyli takiego naczelnika państwa, moglibyśmy powiedzieć, został potem de facto powtórzony przez Piłsudskiego. znaczy ciekawe byłoby prześledzenie, jak bardzo to są podobne postaci, jak bardzo to są e, figury, e, figury do siebie, bo mytaj wreszcie bliźniarza podobne, łącznie się z tym, że Piłsudski też przyjmuje tytuł naczelnika. I to jest rzeczywiście tak, że Pułaski nie wrócił ze stanów zjednoczonych, nie, nie, nie był tym bezpośrednim. Jungtim osobowy między Konfederacją Barską a Insyrekcją Kościuszkowską, wyjaśnienie symboliczne tego faktu, że on nie wrócił, podaje Koneczny w, w książce o, o, o Kościuszce. Bardzo ciekawe, takie, że Płaski był zbyt republikański, bardzo pochodził z porządku Pierwszej Rzeczypospolitej i dlatego zginął. Prawda? On był taki anarchiczny, on się na przykład domagał tego od, od dowództwa amerykańskiego, żeby mieć własny oddział. On chciał walczyć na własnych warunkach i nie przeszedł tego, tej, tej próby ogniowej takiego nowoczesnego państwa, nowoczesnego mechanizmu politycznego. Z jego, z jego posłuszeństwem, z jego jakimś takim pruskim rygorem, wręcz, prawda? No, ale on byłby być może bardzo ciekawym przykładem, pozwalającym nam zobaczyć, na ile ta przednowoczesność polska mogła się przekształcić w polską nowoczesność. Czy tutaj istnieje jakiś związek, jakaś ciągłość, jakaś zależność, czy raczej. No właśnie, ta, no, na, na, ta, ta, ta nowoczesność musi się zdefiniować w opozycji do tej przednowoczesności. Tutaj jakimś takim pomocnym przykładem może być zajączek, Józef zajączek, mm -hmm. bo on jednak wyrastał właśnie z tej anarchicznej, takiej republikańskości przednowoczesnej. On też wziął udział przecież w Konfederacji. No a potem w, jak najbardziej też, oczywiście, w wojnie z Rosją w 1790, a potem w insurekcji. No a później, a później tak. skończył jak skończył. Jak skończył, tak. skończył jak skończył. I to oczywiście prowokuje pytanie. Tak? Jakby skończył płaski mm -hmm. ze swoją anarchiczną przednowoczesnością w czasach no, brutalnej nowoczesności. Mm -hmm. Czy ten test by zdał? Czy on by dał nam przykład pozwalający zobaczyć, że ta przednowoczesność jest w stanie. Znaleźć dla siebie um, pozytywne miejsce w nowoczesnym świecie, no czy właśnie skończyłby tak jak zajączek? No, no, trochę na zasadzie kogoś, kto się tej brutalnej nowoczesności poddaje, staje się jej ni dosłownie no, tak. ni ni niewolnikiem, skolonizowanym. Przedstawicielem? To jest fascynujące pytanie, i moim zdaniem ono nie, nie, nie dotyczy tylko Polski, nie dotyczy konkretnie tych, tych postaci, o jakich rozmawiamy, ale również, ale również Kościuszki. Znaczy, na ile, te, na ile te, dane, te dane osoby, ci dani bohaterowie, byli bohaterami tylko jednej historii, byli bohaterami tylko swoich czasów? Zauważmy, że dokładnie to samo dzieje się z Kościuszką. Przecież Kościuszko umiera w 1817 roku, czyli grubo ponad 20 lat po, po upadku, po upadku insurrekcji. I nie dzieje się z nim absolutnie nic, prawda? Była ta próba Józefa Fuszego zamieszania go bardziej w epokę napoleońską, ten sfingowany. Naległ no, to manifest. zdecydowanie odrzucił. Tak, tak, tak. On się, on się, on się od tego odciął. się odciął. od Napoleona. Jest, rolę kościuszki po, po upadku insurrekcji, moim zdaniem najlepiej podsumowuje taka anegdota, którą Brandy przytacza w Kozie Truskim i innych, jak polscy szwoleżerowie jechali do, do Hiszpanii i po drodze. Spotkali kościuszkę we Francji i tam stoją na jakimś popasie, już gdzieś, i, i kościuszko się tak przemknął. I nagle tam yy, Ko, 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 Kozietulski czy Krasiński mówi nagle: Ty, patrz, kościuszko, gdzie? A nie, już poszedł. No nie? I to i, i, i moim zdaniem, jakby to jest dokładnie. Y, on się też y, y, on, on się, ta historia też nie miała, też, też, też nie miała kontynuacji, prawda? A jednocześnie on bardzo, szyb, bardzo szybko stał się mitem, to znaczy, aż do kolumny Zygmuntowskiej, nie było pomników świeckich postaci, prawda? Pomnik to była forma upamiętnienia danej osoby zarezerwowana dla świętych. A, a kopiec Kościuszki powstaje już kilka lat, zostaje usypany już kilka lat po śmierci Kościuszki. Prawda? I to jest kopiec, kopiec. Wcześniej były w Krakowie tylko dwa kopce, kopiec Wandy i kopiec Kraka, czyli sięgające jakby, nie, nie, nie tylko, tylko przednowoczesności, ale wręcz czasów pogańskich, archa archaicznych. Prawda? I to moim zdaniem bardzo ciekawie pokazuje to, że Kościuszko był pierwszym wielkim Polakiem w takim rozumieniu, jak wielkich ludzi rozumiał Carlyle w tej swojej książce o bohaterach, czyli kogoś, kto się staje formą Wzorem, twarzą, twarzą, swoich, twarzą swoich czasów, twarzą jakiegoś, jakiegoś wielkiego ruchu. I to by się paradoksalnie łączyło z tym, od czego, od czego, pan, od czego pan zaczął, to znaczy od tych ciągot królobójczych, które, były, które się pojawiły w 1794 roku, prawda? Czyli od pojawienia się masy i motłochu jako siły politycznej, o czym pisał Rymkiewicz w Wieszaniu. Ale one się nigdy nie zrealizowały. Tak, i, to I, jest... i, i wie pan, jak tak się patrzy z perspektywy historycznej, no to, to jest coś, co my w takiej autodefinicji, w tym takim spojrzeniu samych na siebie historycznym, chyba jako naród cenimy. A w każdym razie uważamy, że to jest jakaś taka cecha pozytywnie nas wyróżniająca, mm -hmm. że te ciągoty królobójcze się, nie zrealizowało, że one były, tak, one były, one były um, przecież jeszcze wcześniej, um, ale one się pojawiły jako pewien projekt um, polityczny właśnie z Konfederacją Barską, potem też były jak najbardziej obecne w czasach insurrekcji. No, był też później, pod koniec Królestwa Kongresowego, ten mityczny spisek tak. przeciwko królowi, carowi, o tak go nazwijmy, ale że to się nigdy nie, nie zrealizowało, że, jakby, że gdzieś zawsze się Polacy zatrzymywali. zatrzymywali. Po Dla Rymkiewicza, o którym Pan wspomniał w jego książce, wieszanie to jest oczywiście powód, to, to, to jest zarzut. To mhm. jest jego zarzut. To, to, to mam wrażenie, jest taki a jego argument, że poprzez to Polacy nie okazali się w wystarczająco sposób dorośli, mhm. że żeby dorosnąć, naród musi zabić. Się króla, no wiadomo, później też jest cała ta teoria taka psychologiczno-filozoficzna o symbolicznym zabiciu ojca i tak dalej, i tak dalej, że tylko w ten sposób można się upodmiotowić i Polacy nigdy nie byli do tego zdolni. Ale mam wrażenie, że no to jest właśnie taka cecha, którą my lubimy u, u, u siebie, uważamy, że ona jest dobrą. Taka spolegliwość polska, tak? Y Wydaje mi się, że... Y że, że, że to jest u Rymkiewicza to jest jeszcze poważniejsze i jeszcze mocniejsze to znaczy u niego jest bardzo, bardzo mocne przekonanie w całej tej jego tetralogii polskiej, że zasłużyć sobie na prawo obecności w historii jako podmiot polityczny można tylko za tą cenę można tylko za, można tylko za przelanie krwi, żeby to w jakiś sposób bo to w jakiś sposób otworzyłoby nas na doświadczanie w ogóle innego porządku prawda? jakiegoś porządku symboli wręcz przedchrześcijańskich Rymkiewicz, kluczem dla mnie do jest taki jego wczesny esej Wygnanie z Mitu gdzie on, opisuje, że, gdzie, gdzie, gdzie on opisuje, jak rozpadał się ten świat wyobrażeń chrześcijańskich tej mitologii. I, i, i tam się pod koniec znajduje takie stwierdzenie, i potem przed czas tworzenia nowych mitów, prawda? nowych opowieści. I on tworzy takie opowieści, które mają strukturę jakby sprzed, sprzed Golgoty, sprzed wcielenia Chrystusa. Prawda? Jakby mówiąc, mówiąc po żirardowsku, z porządku kozła ofiarnego. Zresztą to Girard opisywał to w, w, w sakrum i przemocy, to jaka była funkcja zabijania króli na przykład w plemionach afrykańskich, prawda? że to była funkcja regeneracyjna, całej, regeneracyjna dla całej wspólnoty. I to się rzeczywiście działo, to się, wydarzyło, to się wydarzyło w rewolucji francuskiej. My tego nie zrobiliśmy, nie licząc Narutowicza, prawda? Który, którego zabójstwo było trochę takim aktem i gestem. I ciekawe jest to, że w Wielkim Księciu. Rymkiewicza, pojawia się nie wprost, ale taka teza, że on, on tam opisuje, jak wielki Książę Konstanty upokarzał, upokarzał kolejnych oficerów i oni zamiast go zabić, popełniali samobójstwo. Tak? Działa w jakiejś takiej kołopogańskiej logice, w której bilans krwi musi się zgadzać. Prawda? Ponieważ nie została przelana tamta krew, to, musi, to oni musieli jakby nie mogli żyć z, z tym piętnem tego, tego upokarzenia i popełnili samobójstwo. Opisuje chyba kilkanaście czy kilkadziesiąt wręcz takich, takich przypadków. To jeśli zrozumiałem to we właściwy sposób, kościuszko rozpoczął coś, ale przemknął, mm -hmm, mm -hmm. Um, i został później um, Przekształcony w pewien mit modernizacji, który był raczej mitem elit. Mm -hmm. Taki mit, czym jest nowoczesny naród polski, na przykład w odniesieniu do rewolucji francuskiej, tak? Tak. gdzie rzeczywiście dla wielu przedstawicieli polskich elit, ten naród francuski był. Punktem odniesienia nowoczesności przez cały XIX wiek i przez sporą część XX wieku, więc to by się rzeczywiście zgadzało. A z drugiej strony, bar, który został uwieczniony w sposób masowy i sprowadzony trochę pod strzechy, stał się mitem ludowym. Mhm. Nie przez Mickiewicza, jak rozumiem głównie, czy Żewuckiego, ale właśnie Sienkiewicza, przez trylogię. Tak, tak. I te dwa mity, Pana zdaniem, w dalszym ciągu nas konstytuują? Jak to Pan widzi dzisiaj? Czy one, czy one są rzeczywiście w dalszym ciągu tymi głównymi osiami, podług których. Definiujemy naszą tożsamość? Moim zdaniem mit baru jest, jest szerszy i bardziej żywotny od mitu Kościuszkowskiego, ponieważ mit Kościuszkowski jest uwięziony w historii, jest uwięziony w danym, w danym momencie historycznym. Prawda? Kościuszko jest postacią nowoczesną, czyli z końcem nowoczesności kończy się jakby okres panowania Kościuszki w polskiej wyobraźni, bo z nim się też profesor, wiąże bardzo wyraźnie taki taki kompleks, jaki Ryszard, Ryszard Przybylski nazwał to kompleksem unicestwienia i kompleksem łaski, prawda? Że Polacy, ponieważ stracili niepodległość, pojawiło się w nich, pojawiło się takie, takie przekonanie, że ona może być im z powrotem tylko przyznana, prawda? I Kościuszko jest kimś, kto przyjeżdża z tych Stanów Zjednoczonych z jakimś takim Placetem czy dowodem na to, że przywodził nam prawo do istnienia. Przywodził nam prawo do istnienia w nowoczesnej polityce. To jest coś, o czym pan w bardzo ciekawy sposób pisał w początku w końca historii, prawda? Że prawo do istnienia Polsce w, jak, jako podmiotowi politycznemu zostało. Odmówione dokładnie w tym samym momencie, w którym, zaczął się, w którym na zachodzie zaczął się jakiś zupełnie inny proces. I dla nas z naszej perspektywy to często wygląda tak, że my zostaliśmy wyproszeni z jakiegoś klubu i ten klub sobie po prostu dalej, dalej funkcjonował i dalej rozum, działał. Czyli rozumiem, że chodzi Panu o to, że Kościuszko reprezentuje taki model y, polskiej niepodległości, który jest jednak y, y, wynikiem. Y, Nowoczesności, jako, Prowincjonalny w sensie czasowym. Tak. Jako pewnego rodzaju międzynarodowego stanowienia i uznania. Tak? tak. Czyli że istnieje jakiś taki porządek świata nowoczesnego i albo ten świat nowoczesny uznaje prawo do istnienia panu. Tak, tak? tak jak to właśnie było w 18 roku za sprawę mhm. Wilsona, i gdzie można powiedzieć, znowuż, ta suwerenność, ta podmiotowość przyszła do nas z Ameryki, tak mhm. jak ten Kościuszko, który też tak. przybył z Ameryki. I Polska powstała dlatego, że nowoczesność uznała, że jest miejsce dla tej Polski. A nie dlatego, że. Ta polskość powstała znowu jakby sama siebie. Tak? Mm -hmm. Zresztą tak. to był wtedy w 18 roku, 1918 roku i później no wielki spór taki ideologiczny i też prawny na ten temat. Czy rzeczywiście tak jest? Czy Druga Rzeczpospolita jest wytworem nowego porządku międzynarodowego? Tak. Czy też no ona z, powstała sama siebie? Tak? Mm -hmm. y i jak rozumiem, ta tradycja baru, ta przednowoczesna, no jednak daje nam tę przewagę, gdyż tam ta podmiotowość i to istnienie jest samo siebie. Tak, ono tak. jest z nas. Co mi się podoba, dlatego, że to po trochę po trosze tłumaczy, dlaczego bar znów stał się tak popularny w czasach Solidarności. Mm -hmm. To bar wtedy został przywrócony, chociażby pod postacią pieśni Konfederacji Barskiej, a nie insurrekcja Kościuszkowska. Może rzeczywiście przyczyna jest w tym, co pan tutaj I, nam pokazał. Tak, I, i, to, i to ma też bezpośredni związek z tym, jakby znowu z tym sztafarzem symbolicznym, w którym, w którym, zanurzony, w którym zanurzony był Barbo. Proszę zauważyć, że dylemat, Między barem a kościuszką jest trochę jak, jak różnica między, między nawróceniem a reformą. Na, między, jakim, między, jakimś, między jakimś ruchem podniesienia się z niebytu politycznego, który wynika jakby z wewnętrznej przemiany, wewnętrznej przemiany, jaka dokonuje się w ludziach, co genialnie opisał Sienkiewicz po Potopie, prawda? Przecież Potop jest dokładnie, jest dokładnie opowieścią o tym, kiedy Andrzej Kmicic grzeszył, Rzeczpospolita upadała. Rzeczpospolita zaczynała podnosić się, wnosić się ponad wody Potopu w momencie, w którym Andrzej Kmicic zaczął się, zaczął się nawracać. A ten pomysł, na którym ideowo zanurzony, zanurzony był Kościuszko, i jego, jego pokolenie wiązało się z tym, że jakby wszystko, co złe w człowieku, zostało przerzucone na struktury, prawda? na struktury zewnętrzne. Jeżeli pozmieniamy te struktury, jeżeli wprowadzimy nowe prawa, nowe, no, no, nowe instytucje, to jakby już naprawa dokona, na dokona się sama, prawda? jakby ona będzie wynikała z zewnątrz, podwójnie z zewnątrz z zewnątrz bo ze struktur i z zewnątrz bo z idei, która jest, która, która, pochodzi, która pochodzi z zagranicy. Prawda? A bar jest podwójnie wewnętrzny, bo, bo opowiada o wewnętrznej przemianie i o przemianie, która dokonuje się pod wpływem tego, co jest organicznie i źródłowo, źródłowo polskie, prawda? Czyli, yy, czyli symboliki Rzeczpospolitej, czyli wiary, którą wyznawano w Rzeczpospolitej, która też była podstawą yy, tego, tego organizmu politycznego. Ale w tym sensie można powiedzieć, że Kościuszko był. Yy... Postacią tragiczną, dlatego, że przegrał w podwójnym sensie, bo przegrał nie tylko jako przywódca insurrekcji, powstania, został pokonany przez, przez Rosjan, ale także przegrał w tym takim głębszym znaczeniu, czyli w tym, że nie udało mu się uruchomić wewnętrznego procesu odrodzenia mhm. Polaków. Na końcu okazało się, że Polska być może ma jakiś dalszy ciąg jako naród nowoczesny, ale tylko na tym stafarzu nowego, nowoczesnego świata, a nie sama z siebie. I mhm. dlatego też tak sobie teraz pomyślałem, ten jego upór, z jakim on rzeczywiście konsekwentnie później Zniknął, czy wręcz no, ukrywał się przed tym światem nowoczesnym, odmawiając jakiejkolwiek relacji z Napoleonem, no, który mm -hmm. dokładnie składał tego typu um, propozycje. No, z, z, tak, Polacy stworzyliście. Pewne struktury, interesujące struktury nowoczesnego politycznego bytu. Na przykład mm -hmm. armia, bardzo dla mnie Napoleona przecież przydatna. Ja wam daję no, taką przestrzeń międzynarodową do tego, żebyście znowu mogli odnaleźć swoje miejsce. No Ale z tego punktu widzenia oznaczało to zgodę właśnie na to, że istniejemy tylko o tyle i w takiej formie, w jakiej ten. Sztafasz nowoczesności, nowoczesnego mm -hmm. europejskiego świata, widzi dla nas miejsce. Tylko o tyle, o ile my możemy funkcjonalnie w tym się odnaleźć. Tak, tak. I to jest, i to jest dokładnie to, co, co, co Przybyski nazwał kompleksem łaski, czyli to, że istnieć możemy tylko z łaski, że państwo może nam być tylko wyłącznie podarowane. I proszę zauważyć, że to jest coś niesamowicie trwałego. To znaczy, to funkcjonowało zarówno przez cały XIX wiek ale dokładnie recydywą tego stosunku Polaków do Napoleona był stosunek Polaków do aliantów. On z tym jakimś takim nabożną wiarą, ale też nabożnym lękiem, żeby Boże nie zrazić. Być może ten kompleks Napoleona Polaków jest też dzisiaj widoczny w stosunku do, nie wiem, kolejnych prezydentów Stanów Zjednoczonych, którzy tutaj przyjeżdżają i traktujemy i tak, jakby boimy się wręcz pomyśleć o czymś, co mogłoby im się, co mogłoby im się nie spodobać, prawda? Jakby ten te, to, to, to prawo łaski funkcjonujące w polskiej historii jest być może jednym z najtwardszych praw historycznych ostatnich, osta, ostatnich kilku, kilku wieków i jest, jestem przekonany, że jest, jest czymś absolutnie jednoznacznie negatywnym, prawda? jakby jest jakimś uwięzieniem, wywołując się do pojęć funkcjonujących w środowisku teologii politycznej. Jakby to dokładnie nie pozwala nam się wybić na podmiotowość, prawda? jakby jeżeli nie jest, nie jest podmiotowy ten, kto cały czas wypatruje. Tego, tego, aż ktoś mu udzieli zgodę na istnienie. Jakby źródłowo, wtedy, wybicie na podmiotowość jest nie, nie, niemożliwe. Z łaski czy z samych siebie? To tak. można powiedzieć, że cały czas jest pytaniem, z którym musimy się zmierzyć. Tak, dokładnie, dokładnie. Podcasty teologii politycznej powstają dzięki hojności naszych stałych darczyńców. Jeśli chcą Państwo usłyszeć więcej takich odcinków jak ten, serdecznie zapraszamy do wsparcia na stronie www.teologiapolityczna.pl, Ukośnik, podcasty. Dziękujemy za każdą z darowizn, które pozwalają nam kontynuować i rozwijać nasz projekt. Dziękujemy, że są Państwo z nami i do usłyszenia.